Siema. Ogólnie nagrywałem ten film jedząc pizzę, ale uznałem, że w sumie będzie on dosyć poważny, więc może jednak podejdę do niego na poważnie. Yy, na małpie są skrzynki. Proszę bardzo. Totalnie inaczej niż ja sobie je wyobrażałem. Dlatego opowiem wam w tym filmie, yy, jaki był mój punkt wyjścia, yy, dlaczego może one są takie, jakie są. W ogóle powiem w ten sposób. Zostałem zapewniony w ostatnim czasie, że skrzynki nie zostaną zrealizowane. Zostałem o tym zapewniony, że nie zostaną zrealizowane. Eee... Tak powiem. Eee... Dla... Eee... I powodów było kilka. M powiem, że o niektórych nie wolno mi mówić. Nie wolno mi wspominać o niektórych z powodów. Eee... Niektóre z powodów były po pokroju, że to zwiększy ilość botów na stronę. Ja powiem w ten sposób. Dla mnie osobiście, skrzynki na stronie pokroju Skinsmanki. Powinny stanowić element, który supplyuje strona. Tak dla mnie powinno być. Powinno być tak, że jakiś człowiek, który ma yy, itemy, powiedzmy, chce się zesrać, żeby je wpłacić, żeby wyciągnąć dobrze wycenione skrzynki. Yy, skrzynki, które są aktualnie na Małpie, mają ceny w drugą stronę. Z tego, co ja widzę. No, na przykład taka skrzynia Dreams and Nightmares. ją idzie kupić za 4,40 na rynku Steam, czy 4,60 na rynku Steam, no to... To są ceny po kroju plus 15. Danger zone to jest przedmiot, który na Steamie kosztuje 4 zł. No właśnie. Więc to są jakby ceny aktualne. Więc czy te skrzynki aktualnie nadają się do wyciągania? No nie. One się bardziej nadają aktualnie do tego, żeby je wpłacać. Yy, w ten sposób. Co dla mnie jest nie najmądrzejsze. Dlatego, że skrzynki raczej nie będą dawały niesamowitych profitów w stronie. Ale... Zabiegałem o to, na samym końcu już w ogóle negocjacje o skrzynkach, bo negocje, żebyście wiedzieli, negocjacje o, o skrzynkach trwały od maja ja od maja yy, cały czas wysyłałem tak naprawdę wiadomości o tym żeby zrobić takie skrzynki, żeby one miały taki system, uzasadnienie tego systemu i tak dalej, i tak dalej, od maja to wszystko trwało, ponieważ w międzyczasie kiedy skrzynki były robione, został wyłączony BAF. dosłownie to był bardziej pierwszy maja jeżeli chodzi o ten system. Także to jest ogólnie dosyć długa sprawa. I na samym końcu tych negocjacji, które miały miejsce, tak naprawdę, no to są tygodnie temu, yy, padło yy, z mojej strony takie. Yy, z, powiem tak. Jeżeli dla skrzynek jest osobny system, wyceny, yy, z tego co wiem, nie ma, to, 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 to jest to. Że z tego co ja się orientuję, dla skrzynek nie ma osobnego systemu wyceny. Yy, więc tu akurat powiem, że yy, to, to, to będzie. Jak to powiedzieć? Jeżeli skrzynki nie mają osobnego systemu wyceny, tylko system po prostu został. Tak jakby skrzynki zostały wprowadzone do tego systemu, o tak dalej, który już istnieje. Ja zrobiłem kiedyś omówienie tego całego systemu. Ten system działa na pewnych schematach. On jest bardzo schematyczny. I jeżeli on działa, jeżeli on jest w pełni zaimplementowany do skrzynek i jakby skrzynki nie mają żadnych dodatkowych numerków, liczb, mnożników i tak dalej, o które je nie, je nie podejrzewam, że mają z tych wiadomości, które widziałem, to będzie trzeba posprawdzać. Jeżeli autentycznie skrzynki nie posiadają żadnych dodatkowych numerków, yy, chociaż. Też nie jestem taki pewny, że nie posiadają. Po tych cenach, które widzę, jeżeli one nie mają żadnych numerków, to dobrze, że one zostały wprowadzone. To bardzo dobrze, że zostały one wprowadzone. Ponieważ ja powiem w ten sposób: nadejdzie taki czas kiedyś, że te skrzynki będzie można wypłacić. Nie wiem kiedy, ale bot sam tak zrobi. W sensie w momencie, kiedy bot uzna, okej. Okay, Mogę kupić tysiąc skrzynek w ciągu jednego dnia i sprzedać tysiąc skrzynek w ciągu jednego dnia, to bot wtedy, maksymalizując zysk strony, po prostu będzie je wypychał. I tyle. Tak działa po prostu ten system. Ten system działa tak, że jakby bot zbiera, 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 a potem wypycha. I temy. I jeżeli ten bot po prostu do skrzynek się dostosuje, no to fajnie. Wiem, że bolączką strony była duża zmienność na cenach skrzynek. No i widzę, w jaki sposób została ona rozwiązana. Zostało to rozwiązane na zasadzie, niech bot analizuje overstock, który ma wprowadzić, i jeżeli sobie wyanalizuje overstock, to po prostu niech ma lekko zawyżoną cenę dla samego w sobie itemu. I nawet, jeżeli będzie jakiś price fix na tym przedmiocie, to jakby strona to szybko skoryguje. To jest chyba ten system, który gdzieś tutaj został zrobiony i chyba w ten sposób jakby do tego podeszli. Nie wiem, nie podoba mi się to. Jak mam być szczery, to nie jest chyba to, co ja miałbym zrobić. Ale ja powiem ogólnie tak. Czy, czy osiągnęliśmy cel, który zakładałem? No według mnie nie. Nie został on osiągnięty. To totalnie jakby nie został osiągnięty cel. Który miał zostać zrealizowany. Jaki system Skrzynek został dla nich przewidziany? Nie wiem i to zobaczymy. Jakby on będzie albo. Znaczy, ja już widzę, że pewnie gdyby yy, mocno siedzieć na bajorderach skrzynkowych i robić zakupy w środę. To najprawdopodobniej yy, po prostu bot by oszalał od yy, tej zmienności. Bo wiem, że jakby boty na Skinspanki lubią zmieniać ceny, ale nie zawsze. Tak to nazwę. Zobaczymy, jak, jak one będą tutaj jeszcze lawirowały, bo to też akurat mogą być, może być dużo rzeczy. Że to są takie, oto smaczki. No i czy coś więcej mogę dodać do tego całego tematu? Nic. Jakby. Cieszę się, że pojawia się oferta. Nie cieszę się z powodu, że jakby nie została ona zrobiona tak, jakby customer friendly. Chociaż zależy, no bo jak ktoś ma to wpłacać, to jest bardzo. O, to, to dla wpłacających, to jest bardzo customer friendly. Więc w zależności od tego, na co się patrzy, nie? Nie ma rzeczy ogólnie, które są ten. które są jakby przeciwko konsumentom, jeżeli coś jest ofertą, bo jakby każdą ofertę można w jakiś sposób wykorzystać, tak? Każdą. Dosłownie każdą. Także to jest to. No i czy coś więcej? Jakby można do tego dodać. Nie. Zobaczymy, jaki, na jakim systemie po prostu skrzynki będą funkcjonować. I czas pokaże. Na razie ja widzę, że skrzynki jeszcze mają wgrany y, overstock bazowy. To jest 5 y, sztuk. Na stronie nie może być więcej niż 5 sztuk konkretnej skrzynki. Więc jakby nawet boty jeszcze nie zaczęły analizować tych skrzynek. To też jest to, że jakby nie wiadomo, czy te ceny takie zostaną. One mogą być dosłownie wpisane od ręki przez kogoś. Po to, żeby było i dopiero one są wprowadzane do botów. To, to, to po prostu jakby wszystkie mają overstock na poziomie 5, nie? Więc to też jest kolejna rzecz. Zobaczymy, w jakim systemie one będą. To na tyle.